Jeżeli ktoś by kiedyś mnie zapytał, jakiego autora jestem najwierniejszym fanem, to bez chwili zawahania odpowiedziałbym Jakuba Ćwieka. Pamiętam, jak w 2009 roku na półkach Empiku pojawił się zbiór opowiadań o dość intrygującym tytule Gotuj z papieżem, zaś takie pierwsze pełne przeżywanie i doświadczanie literatury zaczęło się w 2012 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza Bangarang Tour, która promowała książkę pod tytułem Chłopcy. Od tego momentu co roku, a nawet i częściej, jak dał los, uczestniczyłem aktywnie w spotkaniach autorskich i innych eventach z Jakubem Ćwiekiem w roli głównej. Dlatego z pełną świadomością tych słów mogę powiedzieć, że jego nowe dzieło jest najsprawniej napisaną książką w jego dorobku, choć zdecydowanie nie jest moją ulubioną. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na recenzję Drelicha Prosto w Splot. Drelich, bohater paranoik, który zawsze musi mieć backup plany. Przez swoje nerwice jest do przodu w wielu kwestiach, jednak w kilku najbardziej znaczących poległ. Niewiele zawodów wymaga od swoich czeladników takiego zaangażowania i dbałości o szczegóły, jednak cóż, słabo by było w każde piątkowe popołudnie lądować w więzieniu. Otóż to, moi drodzy, nasz główny bohater jest złodziejem, ale nie byle jakim rzezimieszkiem, a zbrodniczym mastermindem. Obserwuje, zbiera dane, stara się nie zostawiać za sobą krwawego śladu i uciec jak najszybciej z miejsca zbrodni. I jest w tym dobry. Jak łatwo można się domyśleć, taki styl życia nie sprzyja podtrzymaniu ogniska domowego, dlatego nasz bohater jest rozwodnikiem posiadającym 2 dzieci, który nadal opiekuje się swoją rodziną. Stara się uczestniczyć w ich życiu, wychowywać dzieci i nie sprawiać zbyt dużego kłopotu swojej byłej żonie. Swoją drogą jego synek ma na imię Nikodem. Zawiązanie akcji następuje, gdy po jednym z udanych napadów Drelichem zaczyna interesować się gdański mafiozo o nazwisku Wójcik. Nazwisko może i niegroźne, ale osoby znające tego biznesmena wiedzą, że nie ma co z nim pogrywać. Szczególnie boleśnie przekonuje się o tym jego żona, która żyjąc do tej pory w niesamowitej, wielkomiejskiej sielance pełnej dzieci i miłości wspólnych wyjazdów do Luna Parku, powoli dostrzega, że ten obraz, ten cały jej świat zaczyna się walić. Mąż odkrywa jej głęboko skrywany sekret, który wywołuje niekończącą się litanię. Nigdy mnie nie uderzył. Nigdy mnie nie uderzył. Nigdy mnie nie uderzył. Ta wiązanka, to niespotykane powiązanie naszych bohaterów będzie prowadziło do niesamowitej konfrontacji, gdyż zarówno Wójcik, jak i Drelich nie należą do mężczyzn, którzy łatwo odpuszczają. I tutaj może skończmy zarys fabuły i przejdźmy do recenzji, przejdźmy do pogawędki. Powstanie Drelicha, tak jak i poprzednich książek autora, Szwindlu Topieli, zawdzięczamy temu, że Kuba miał pewną myśl. Chciał się dowiedzieć czegoś na jakiś temat i rozwinął to w fabułę. Myśli te są punktami wyjściowymi dla naszej fabuły, które jednocześnie przekazują nam fragment wiedzy, na którą nikt normalnie zazwyczaj się nie zastanawia. I uważam to za całkiem fajny motyw. Przekazywanie czegoś czytelnikowi, co może mu się przydać, a z czego nie do końca sobie zdawał sprawę. Szczególnie mam na myśli tutaj akcję z kawiarni w Szwindlu. Jeżeli zaś chodzi o Drelicha, to nie mam na myśli tego, abyśmy wszyscy nagle zaczęli napadać wązy opancerzone, ale żebyśmy bardziej obserwowali rzeczywistość. No ale to jest taki off-top. Pierwszą część Drelicha można nazwać wieloma epitetami. Powieść pełna akcji, thriller, książka z elementami detektywistycznymi i wiele, wiele innych. Zakładam, że wiele osób od kryminałów oczekuje, że treść ich w pewien sposób zaskoczy. Natomiast ja nie ukrywam, nie lubuję się w tym gatunku i pragnę tylko, aby utarte schematy i patenty nie zależały tylko od jakiegoś ślepego losu czy mało inteligentnego antagonisty i to się tu udało. Ani razu podczas czytania nie miałem takiego no oczywiście, po wystrzeleniu ostatniego naboju ma jeszcze jakimś cudem dodatkowy magazynek. I nie zrozumcie mnie źle. Część wydarzeń opiera się o jakiś tam łód szczęścia, jednak nie pojawia się on tylko na jednej stronie, jest wyrwany totalnie z kontekstu, a jest raczej ugruntowany w fabule. także nie ma tu takich łatwych dla autora rozwiązań. Fabularnie jest to książka, którą widzimy zazwyczaj jako drugą, trzecią z jakiegoś cyklu, kiedy główny bohater zdążył już komuś zajść za skórę. Poznajemy Drelicha w środku jego życia, kiedy ma już wyrobioną tą renomę złodzieja, w którą jesteśmy zmuszeni trochę wierzyć, przez co czytało mi się to trochę jak adaptację książkową takiego filmu Uprowadzona z Liamem Neesonem. Człowiek z branży, opanowany w ekstremalnie stresowych sytuacjach, chcący uchronić swoją rodzinę przed groźnymi typami. I ten element jego osobowości, ta paranoja, ciągłe planowanie rzeczy sprawiło, że byłem w stanie uwierzyć w tą fabułę. Nie przemykałem oka, nie chwytałem się za czoło, co tu jest napisane. Wierzyłem w tą postać, wierzyłem w tą kreację, że jest totalnie prawdziwa. Jednak w książce oprócz wartkich scen akcji znajdziemy coś więcej. Jak wam mówiłem, uwielbiam uczestniczyć w spotkaniach autorskich z Kubą. Uważam, że to jest jedna z tych osób, z którą można porozmawiać na wszelkie tematy, która niesamowicie ciekawie opowiada, szczególnie w momencie, kiedy wiesz, o czym mówi, jeżeli odnosi się do jego nowej książki. I tutaj mam doskonały tego przykład. Niedawno na kanale Imponderabilia u Karola Paciorka pojawił się wywiad związany właśnie z nową powieścią z Drelichem. W rozmowie tych dwóch panów padło stwierdzenie, że Drelich prosto w splot porusza bardzo istotny społecznie temat, mianowicie temat przemocy domowej, nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. I o ile naturalnym podczas czytania było zauważanie tego faktu, empatyzowanie z ofiarą, chęć poprawy jej sytuacji, aby cały ten jej koszmar skończył się, to dopiero po usłyszanym wywiadzie zacząłem się nad tym głębiej zastanawiać. Dobrze, że powstają takie dzieła uświadamiające ludzi, gdyż ciężko mi wyobrazić sobie, przez jakie piekło muszą przechodzić osoby, które boją się swojego partnera. Naszła mnie potem taka myśl, że ważne jest wypatrywać, może nie doszukiwać się, ale reagować na oznaki przemocy, starać się pomóc. Zawsze w takich momentach zadaję sobie pytanie, czemu system edukacji nie uczy, jak mamy pomagać innym, jak mamy pomagać sobie, jak wypatrywać znaków, szczegółów, gdyż jest to kwestia, która nie ma co ukrywać. Takie rzeczy dzieją się w społeczeństwie, a większość ludzi jest bezsilna. Ja sam jestem bezsilny, nie wiadomo jak miałbym zareagować. Chciałbym, aby było to w jakimś stopniu przekazywane ludziom, młodym szczególnie, aby mogli się bronić przed takimi sytuacjami, aby jak najmniej osób było zmuszonych doświadczyć takich okropnych chwil. Dlatego czasami dla pełniejszego odbioru historii ważny jest też kontekst. Jak więc widzicie, książka mocno oddziaływuje na czytelnika. Osobiście sam po jednej scenie otworzyłem szeroko oczy i chciałem lecieć do Oli, do mojej żony, aby poszła zapisać się na jakiś kurs samoobrony. W sumie mnie też by się pewnie jakiś przydał. Nie zawsze wystarczy być wysokim i w miarę postawnym, aby wygrać bitwę. W każdym razie, no, warto znać jakieś podstawy samoobrony. Jeny, ile przemyśleń w tej książce. Okej, zostawmy na chwilę te ciężkie emocje. W książce Ćwieka, jak zazwyczaj w jego powieściach, występują nawiązania do popkultury, z czego chyba największym według mnie jest sam motyw z okładki, który nawiązuje do popularnej, chyba najbardziej popularnej płyty Pantery. Vulgar Display of Power. W książce znajdziemy również nawiązania do wielu gier komputerowych, m.in. Fortnite'a oraz, uwaga, Portala, czyli nie wiem, czy wszyscy pamiętają, była kiedyś taka gra logiczna, gra zręcznościowa, bardzo przyjemna zresztą. Dlatego mimo, że autor fabularnie i gatunkowo wszedł w inną sferę, w zupełnie coś innego, to charakterystyczne elementy dla jego pisania zostały niezmienione. Podsumowując, książkę zdecydowanie polecam fanom kina akcji z Liamem Neesonem czy Jasonem Statamem w roli głównej, jak również fanom norweskich kryminałów z poznaku Jo Nesbø. Czułem taki lekki vibe Harry'ego Hole w środku. Co prawda nie dopingujemy tutaj w 100% pozytywnej postaci, jednak jakiś tam element dochodzeniowy jest. W rozmowie z Karolem Paciorkiem padła informacja, że w kolejnej części Drelicha będzie uwzględniony element wciągania do sekt, mechanizmu, jak to się dzieje, jakie osoby są wciągane, kto wciąga. Szalenie mnie to ciekawi, znaczy, żebyś była jasność, po prostu tak z ciekawości ludzkiej, więc na pewno z niecierpliwością będę wypatrywał kolejnego tomu tej serii na horyzoncie. Również ciekawostka. Moja babcia zdążyła ostatnio również przeczytać Drelicha. Bardzo jej się podobał, jak ostatnie książki Kuby Ćwieka, które nie były fantastyczne, gdyż moja babcia nie za bardzo łapie klimat fantazy i ona osobiście zastanawiała się, skąd autor tak dobrze zna ten cały półświatek przestępczy. Dlatego jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda research i skąd ma takie pomysły sam autor, polecam sobie obejrzeć wywiad na kanale Imponderabilia. Nie jest to taki w 100% ćwiekowy wywiad. Troszeczkę dla mnie było tam za dużo Karola, ale i tak polecam je. I to by było wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie mi znać, czy czytaliście już, czy może zamierzacie wziąć do ręki najnowszą książkę Jakuba Ćwieka, Drelich Prosto w Splot. Ja się Wam pochwalę, że ostatnio dobrze mi idzie nadrabianie nowości, więc myślę, że już niedługo będziemy mogli się spotkać w kolejnym filmie książkowym. A jak u Was? Co ostatnio przeczytaliście? Co ciekawego obejrzyliście? Pochwalcie mi się w komentarzach. Bardzo jestem ciekawy, co tam aktualnie u Was piszczy. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam do podania go dalej osobom, które mogłyby z niego skorzystać, mogłyby się wciągnąć w nową, niesamowitą historię, a my widzimy się następnym razem. Cześć! A, no i korzystając z tego, że mam takie nagrania archiwalne, to jeszcze raz pan Ćwiek do Was przemówi. Cześć. Mój tata jest inżynierem i zawsze się śmiał, że ja nigdy nie będę miał nic wspólnego z przedmiotami ścisłymi. Ja tu proszę bardzo, na blogu Inżynier Przygody właśnie się pojawiam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się.